Festiwal 2 Teatry, Zamość. No, myślę, że pogoda jest świetna. Po prostu dlatego, że dzięki temu publiczność chodzi do Teatru Polskiego Radia, czyli słucha naszych dzieł radiowych i ogląda spektakle teatru telewizji, bo to jest Festiwal 2 Teatry. Jest ze mną Mariusz Ostrowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Który będzie prowadził galę. Galę wieczorną, teraz trwa próba. To jest gala zakończenia. Mariusz to wszystko wie, kto dostaje te nagrody, ale nie możemy o tym na razie powiedzieć. Zdradzimy Państwu to dopiero wtedy, kiedy wszystkie nagrody będą rozdane. To jest pierwsza gala, którą prowadzisz? Tak, dzień dobry. Jest to pierwsza moja gala, którą prowadzę. Moją współprowadzącą będzie Emilia Komarnicka-Klinstra, moja koleżanka, i będziemy to Państwu dzisiaj wieczorem prezentować na gali uroczystej rozdania i to jeszcze jubileuszowej 22 Teatry. To jest piękny moment, kiedy naprawdę widziałam to wiele razy, kiedy radiowcy i twórcy telewizyjni wychodzą naprawdę wzruszeni, bo oceniają ich fachowcy, czyli ich koledzy. Publiczność nagradza brawami, fachowcy nagradzają, będzie tautologia. O, słyszą Państwo? Właśnie, tak. To tak. Uwertura, jest próba uwertury. No tak to będzie wieczorem właśnie. Tak jak mówiłeś, to jest Twoja pierwsza gala, ale przygodę z Teatrem Telewizji, może trochę mniej z Teatrem Polskiego Radia, na co liczymy, już od paru ładnych lat przeżywasz, nie? Z Teatrem Telewizji. Tak, tak. Na szczęście mam tę przyjemność i zostaję często zapraszany do Teatru Telewizji, co owocuje moją taką właściwą pracą nad rolami, które potem są oceniane i również nagradzane, z czego bardzo się cieszę, ponieważ już jestem dwukrotnym zwycięzcą Grand Prix i roli męskiej, za co bardzo oczywiście szacownemu jury dziękuję. No i teraz jesteś po tej drugiej stronie, prawda? Po raz pierwszy, tak. Po raz pierwszy. Czy takie... Czyli nagrody nie dostanę. Bo skoro prowadzę, to tak się mówi, że prowadzący to nie dostają nagrody. To już Państwo wiedzą, kto nie dostanie nagrody na tym festiwalu 2 Teatry. Bywałeś też na poprzednich festiwalach. To jest specyficzny dosyć festiwal, prawda? Bo to jest takie spotkanie oko w oko z publicznością. To się rzadko zdarza po spektaklach teatru telewizji. Tak, można z publicznością porozmawiać, spotkać się z nimi, no bo tak to widzimy się tylko przez pryzmat srebrnego ekranu, a tutaj mamy możliwość spotkania się z Państwem, porozmawiania, podyskutowania na temat sztuk, które były prezentowane na festiwalu. I to są wspaniałe spotkania, ponieważ publiczność, mam wrażenie, że bardzo chce się spotykać z aktorami, z twórcami, ze scenarzystami, z reżyserami i naprawdę tak dotknąć tego tematu właśnie takich emocji, opowiadania o scenariuszu, o reżyserii, jak to wyglądało, jaka jest praca na planie i tak dalej. Myślę, że takie spotkania są dla każdej ze stron bardzo wartościowe. To były trudne role te, które grałeś w spektaklach teatru telewizji. Czy te emocje z bohatera były przenoszone na ciebie, czy jednak publiczność powiedziała, że kocha? Trudne pytanie. Oczywiście jako aktor staram się, jak to mówią, najwiarygodniej wkręcić w rolę, to znaczy wykonać ją zgodnie z własną osobowością, ale jednocześnie staram się być prawdziwy w swoich wykonaniach tych ról. Oczywiście, jak sami Państwo wiedzą, to jest... Jakby praca nad taką rolą jest o tyle trudna, że zazwyczaj jest bardzo mało czasu na realizację takiego teatru telewizji. Natomiast praca jest ogromna, są to jednak sztuki teatralne. To nie jest tylko, że tam scena w jakiejś telenoweli, że przyjdę i poproszę o marchewkę albo o zupę. To są tutaj poważne wyzwania, do których należy się naprawdę pieczołowicie przygotować. Na szczęście reżyserzy odbywają próby z aktorami. Rozmawiamy bardzo długo na ten temat, zanim wejdziemy na plan filmowy, po to, żeby skondensować po prostu tę pracę nad rolą i dać w pigułce to, co potem Państwo widzą już jako efekt końcowy w Teatrze Telewizji. To nie odrywamy Cię od próby, bo za chwilę dalszy jej ciąg. Na chwilę nastąpiła teraz cisza, ale znowu będą i
piosenki śpiewane przez piosenki Ewy Demarczyk. Szanowni Państwo, będzie to zdecydowanie wyjątkowa gala. Jest to jubileuszowy już 20. festiwal. Zapraszamy Państwa serdecznie do TVP Kultura o godzinie 19. Tak, a do Polskiego Radia po godzinie 23 będą fragmenty tej gali, no i będą rozmowy z laureatami. Mariusz Ostrowski, prowadzący w tym roku galę, był Państwa gościem. Dziękuję bardzo.